Jest nowa sytuacja, bo budżet został wysłany z parlamentu do prezydenta wbrew naszej walce o to, żeby uchwalić budżet w sposób cywilizowany. Przyjęty został... Co to oznacza na dziś? Na dziś oznacza to, że budżet został przyjęty przez PiS w sposób urągający standardom demokracji, w sali, w której nie można sprawdzić kworum, w sali, w której dla opozycji zarezerwowano... Ale to oznacza, jeśli chodzi o dalsze postępowanie Platformy Obywatelskiej? To zmienia trochę sytuację, czy w dalszym ciągu może budżet wrócić do Sejmu, bo wygląda na to, że już nie może, że PiS urągające zasadom demokracji standardy uznał za właściwe do funkcjonowania państwa. My uznajemy je za niewłaściwe. Standardy, kiedy opozycja nie może zgłosić wniosków, kiedy nie można ich indywidualnie dyskutować, kiedy posłów wyklucza się bez powodu z sali, kiedy media są niedopuszczone do obrad. To są wszystko skandaliczne standardy. Dalej będziemy walczyć o przywrócenie normalnych standardów pracy parlamentu. Natomiast wygląda na to, że to nie będzie to już dotyczyło ustawy tej budżetowej. Wszelką odpowiedzialność za taki sposób przyjęcia ustawy budżetowej poniesie PiS. Dzisiaj rano marszałek Brudziński mówił, że być może obrady zostaną w ogóle przesunięte o miesiąc albo o kilka dni, tego jeszcze nie wiadomo. Czy wy jesteście gotowi na taki scenariusz? Wtedy co zrobi Platforma? Zostanie na sali plenarnej w Sejmie, czy rozejdziecie się do domów i dopiero przyjdziecie, jak będzie kolejne posiedzenie? No, zastanowimy się nad tym, co zrobimy, jeśli będzie taka decyzja marszałka. Jedno jest pewne, że będziemy w dalszym ciągu walczyć o to, żeby Polska była krajem, w którym standardy demokratyczne, również dotyczące możliwości pracy przez opozycję, były przestrzegane. PiS zniszczył te standardy już w służbie cywilnej, w prokuraturze, w Trybunale Konstytucyjnym, w mediach publicznych. Teraz chciał również zniszczyć w parlamencie, na przykład wyrzucając media do jakiejś peryferyjnej salki, do jakiejś peryferyjnej salki na krańcach parlamentu. To przynajmniej udało się przewalczyć i media wróciły do Sejmu. No mam nadzieję, że również demokratyczne zasady pracy Sejmu, gdzie opozycja ma prawo zgłaszać wnioski, też powrócą. A pańskim zdaniem posiedzenie dzisiaj powinno się rozpocząć, powinno się odbyć? Proszę pana, byłoby dobrze, gdyby się odbyło, ale gdyby PiS jednak zadeklarował, że przywróci standardy normalnej pracy parlamentu i marszałek Kuchciński, który na 3 tygodnie zniknął z parlamentu, że poniesie jednak pewne konsekwencje swoich działań.